Przede wszystkim, dzisiaj na temat mega ciekawych spotkań, które miały miejsce w ramach Ligi Mistrzów. Mamy Erbelips kontra Manchester City, PSG kontra Club Bridge, emocjonujące mecze, spotkania. Zrobimy sobie analizę tych spotkań. Przed nami kolejny dzień, jeśli chodzi o mecze Ligi Mistrzów, natomiast porozmawiamy sobie na temat tych spotkań, bo wiele się działo, czerwone kartki, karne, no wiele ciekawych spotkań. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, mamy tutaj AirBelives kontra Manchester City. Zwycięstwo AirBelives 2-1. do PSG kontra Club Bridge. Zwycięstwo PSG, które wygrywa 4-1. do Ajax Amsterdam kontra Sporting 4-2. Porto kontra Atletico, Madryt. Atletico wygrywa 3 do 1. Real Madryt kontra Inter. Real wygrywa 2 do 0. Następnie mamy Milan kontra Liverpool. Liverpool wygrywa 2 do 1 nad Milanem. Szachtar kontra Sheriff. Spotkanie, które zakończyło się remisem 1 do 1. Borussia kontra Besiktas. Pogrom praktycznie jeśli chodzi o Borussię. 5 do 0. Jeszcze Besiktas, zawodnik, który dostał czerwoną kartkę. Ja zrobiłem sobie analizę poszczególnych tych spotkań. Ja muszę powiedzieć, że Najciekawsze dla mnie było spotkanie Porto kontra Atletico Madryt i PSG kontra Club Bridge, eee, chociaż no Ajax też było po prostu ciekawe. Ajax naprawdę był dobrze przygotowany po ostatnich wpadkach, które miał, teraz naprawdę dobrze się zaprezentował. Ajax Amsterdam, praktycznie tutaj widzimy strzelców tych bramek, bardzo dobrze sobie radzili, absolutnie przewaga, jeśli chodzi o Ajax nad Sportingiem, Sporting, co prawda, no, dwa gole, tak, to zdobył, tak, jest 4 do 2, ale to Ajax praktycznie był dominującą drużyną w tym spotkaniu, ja muszę powiedzieć, że to w końcu jest ten Ajax, który był wcześniej, tak, a więc ci, te, ci młodzi praktycznie zawodnicy, te młode wilki, ja jestem pod dużym wrażeniem praktycznie tej Santosa, tego zawodnika, to jest młody praktycznie tak on jest rocznik bodajże 2000 Brazylijczyk napastnik bardzo dobrze sobie radzi. No moim zdaniem bardzo szybko wyfrunie praktycznie z Ajaxu Amsterdam znajdzie gdzieś miejsce w Chelsea Londyn albo w jakimś innym kluczowym drużynie europejskiej. Natomiast dobra bo to uciekło. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj te spotkania. Borussia kontra Besiktas czy Besiktas, tak pogrom praktycznie jeśli chodzi o Borussię kapitalna forma Halanda, który zdobywa bramkę w 68 minuc minucie 81 minucie, tak Royce też po prostu wpisał się na listę Szczelców iskarnego i w 53 minucie i Malen, który też zdobywa bramkę w 29 minucie a więc Borussia dalej idzie do przodu, tak, pomimo tego, że ostatnio przegrali z Bayernem Monachium no ale to, to, to ja mówiłem, tak, że powinni pokonać praktycznie Besiktas tutaj nie ma jakiegoś dużego zaskoczenia jeśli chodzi akurat o to spotkanie dobra, potem zobaczmy sobie, bo tu nam zaraz ucieka to wszystko zobaczmy sobie po prostu kolejne spotkania Szachtar kontra szerif tak, wydawało mi się, że to będzie po prostu. Ciężko było mi wytypować praktycznie to spotkanie, że to może być spotkanie, które zakończy się remisem. Chociaż no, Sheriff do, dopiero zdobył bramkę w doliczonym czasie gry, a w 993 minucie e, tak to po prostu spotkanie wyglądało 1 do 1. E, 1 do 1. Praktycznie zobaczmy sobie też jeszcze tutaj kolejne spotkania, e, jeśli, chodzi o, e, jeśli chodzi o ligę mistrzów. Dobra, żeby nam tu nie uciekło właśnie, mamy Erbelipsk kontra Manchester City zwycięstwo Erbelipska na Manchester City, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, wydawało mi się, że Manchester City pokona Erbelipsk, tak się jednak nie stało i jeszcze zawodnik z Manchesteru City dostał czerwoną kartkę, wylot praktycznie z boiska no widać było po prostu tutaj mocna walka, ale Manchester City no znowu praktycznie nie dał rady, tak, Mares, który zdobywa w 76 minucie gola no i Walker który wylatuje praktycznie z boiska za czerwoną kartkę w 82 minucie osłabił tutaj Manchester City. Alibsk zdobywa bramkę w 24 minucie, a także Andres Silva w 71 minucie. No, muszę powiedzieć, że duże zaskoczenie dla mnie, że Manchester City praktycznie przegrał to spotkanie. Wydawało mi się, że Manchester City sobie poradzi, że po prostu wygra. Dobra, zobaczmy kolejne spotkania. Klabrysz kontra PSG. To było też mega ciekawe spotkanie. PSG wygrała, wygrało 4-1, do 1, ale przepiękna forma, przepiękna dyspozycja, jeśli chodzi o piłkarzy, czy Messiego, czy Mbappé. Mbappé wpisał się na istotę strzelców już w drugiej minucie, potem powtórzył ten wyczyn. W siódmej minucie Messi zdobywa bramkę w 38 minucie, w 76 minucie Messi wykonuje rzut karny i też zdobywa gola. Także no, klap nie miał jakikolwiek szans, praktycznie absolutna dominacja, jeśli chodzi o PSG. PSG wyszło w najmocniejszym, najsilniejszym składzie. Dobra, zobaczmy dalej praktycznie, jeśli chodzi o te spotkania. Potem mamy Porto kontra Atetico Madrid. Fajne spotkanie, mega ciekawe. Oprócz PSG to po prostu kolejne spotkanie, które było bardzo intensywne. Atletico Madryt miał duże szanse na to, żeby zdobyć gola, tak, emocjonujące rzeczywiście walczyli mocno. Bramkę zdobywali, tak, Griezmann w 56. minucie, Korea, tak, w 90. minucie, dePA w 92. minucie i Carrasco w 67. minucie, tak. Natomiast tutaj dla Porto bramka dopiero w doliczonym czasie gry w 96. minucie z Karnego i jeszcze po prostu Porto na czerwoną kartką w 70. minucie i w 75 minucie, tak, no nie, nie przepraszam, tutaj były po prostu kartki czerwono dla Jarika Karasko w 67 minucie i też po prostu dla dwóch zawodników Sporto. no mocno, agresywnie, praktycznie grali, wydawało mi się, że się zaraz wszyscy praktycznie wykartkują, tak, bójki, przepychanki, no mega, jakby grali praktycznie już w finale Ligi Mistrzów, no ale rzeczywiście zawodnikom Atletico Madrid bardzo zależy na to, żeby wygrać to spotkanie, Dobra, zobaczmy sobie jeszcze kolejne spotkania, nie ucieknie mi to? Nie, chyba nie. Zobaczmy sobie kolejne, kolejne praktycznie jeszcze spotkania, a więc mamy jeszcze Milan kontra Liverpool, tak sądziłem, że Liverpool pokona Milan. Co prawda Milan zdobył bramkę w 28 minucie, to Mori, w ogóle piłkarze, no się cieszy, jakby po prostu już wygrali to spotkanie, no bez przesady, to był jeden gol, a oni się tak cieszyli praktycznie, jakby już wygrali to spotkanie wiadomo, że Liverpool będzie grał do ostatniej minuty i tak też się stało. Muszę pochwalić tutaj Origiego. Naprawdę bardzo dobry występ, jeśli chodzi o tego zawodnika, ale Origi też po prostu widać, że dojrzewa, staje się takim już rasowym snajperem. Jeżeli nawet po prostu nie będzie Liverpool, to spokojnie inne kluby mogą po niego sięgnąć. Origi miał dużo sytuacji podbramkowych. Moim zdaniem powinien zdobyć przynajmniej jeszcze jedną bramkę w tym spotkaniu. No i Salah, który też zdobywa bramkę. No Salah dostał prezent. Praktycznie tam piłka była tak odbita i on wystarczyło po prostu tylko, że zaatakował na bramkę. Bardziej kwestia przypadkowa, bardziej bym powiedział kwestię tego, że Milan nie potrafi upinować tutaj Salah, Bardziej też taka kwestia z przypadku. Natomiast no, Liverpool robi to no, praktycznie tak, jakie były założenia. My tutaj, jeśli chodzi o Jurgena Klopa, a więc wygrywa to spotkanie. Czy w jakimś pięknym stylu, czy dominuje? No nie tak, ale wygrywa po prostu i idzie dalej. Dobra, zobaczmy sobie. Dzisiaj jeszcze też są po prostu ciekawe spotkania. Zenit Chelsea, Wolfsburg kontra Lille. Będziemy mieć też spotkanie Bayernu kontra Barcelona, tak? To też po prostu ciekawe spotkania. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze tutaj Real Madrid kontra Inter Mediolan, Ciekawe spotkanie. Mówiłem przed tym spotkaniem, że Real Madrid pokona Inter i rzeczywiście tak się stało. Real wygrywa 2-0. Bramki Toni Kroos 17 minucie, Marco Asensio 79 minucie. Muszę powiedzieć, zaskoczony jestem. Asensio po prostu wpisał się, wpisał się na listę szczeców, ale przepiękna bramka. Toni Kroos to wiadomo, znany jest z tego, że potrafi w punkt praktycznie trafić. No i Asensio też po prostu, który wpisuje się na listę szczeców 79 minucie tak no i mamy tutaj Barele który dostaje czerwoną kartkę w 64 minucie no bezsensowne w ogóle zachowanie Bareli który tam praktycznie szedł bark w bark z zawodnikiem Realu Madryt poza linią boiska przewrócił został przewrócony tak i potem uderzył praktycznie z pięści w łydkę tej zawodnika Realu Madryt bezsensowne kompletnie zachowanie nie mającego, nie mające praktycznie żadnego e, sensu, no i za to z, dostał czerwoną kartkę, jeszcze praktycznie tutaj osłabił drużynę, tak, jeśli chodzi o Inter, e, inter no, zaskoczenie na pewno, że Inter nie zdobył nawet jednej bramki, bo wydawało mi się, że chociaż jedną bramkę mogliby zdobyć w tym spotkaniu, ale tak też się nie, ale tak, tak, tak się nie stało, tak? Tak się praktycznie nie stało, bo zobaczmy sobie na te statystyki. Te statystyki były mniej więcej wyrównane. Szczały 15 do 17, szczały na bramkę 5 do 3, posiadanie piłki prawie pół na pół, podania też praktycznie, więc te, te statystyki były porówno, tak? Natomiast rzeczywiście Real Madrid był, nawet nie powiem, że skuteczny, tak? bo Toni Cross to rzeczywiście z tego jest znany, zdobył gola. Natomiast Asensio to praktycznie kwestia, rzadko się raczej wpisuje w ostatnimi czasami na listę szczeców, natomiast rzeczywiście tutaj się wpisał. Pierwsze miejsce Real Madryt, drugie miejsce Inter, trzecie Sheriff, czwarte Szachtar, Doniec. Tak to właśnie wygląda ta tabela, jeśli chodzi o spotkania. Dobra, czy jeszcze jakąś drużynę tutaj pominęliśmy, czy nie? Czy wszystkie drużyny przeanalizowaliśmy? Mamy Club Bridge kontra Erblipsk, Sheriff kontra Real Madrid, Manchester City, Borussia, no to już są stare praktycznie te spotkania. Zobaczmy sobie Milan kontra Liverpool, Ajax kontra Sporting, o tym mówiłem. Bodajże chyba wszystko, tak? Jeśli chodzi o te spotkania. No, tutaj mówię, Borussia kontra Besiktas, duża przewaga jeśli chodzi o Borusję, tak? Spokojnie pokonują te Besiktas, więc nie ma tutaj żadnego problemu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, zostawcie suba,